kochana. Galia sobie wykopała dołek dla oddechu. Tak? I sobie w nim się położyła i odpoczywa w cieniu. Chodź Galia, pokażemy cię tutaj. O! To jest Galia, nasza nowa podopieczna. Aktualnie przebywa po sterylizacji w szpitalu. To już są ostatnie jej dni w szpitalu, zaraz wyjdzie. O, tutaj trzeba będzie wyczesać, kochana. To nie ma to tamto, za gorąco jest. Galia ma jakieś 8 lat. Jest kochaną sunią. Łagodną. Stara się zaufać człowiekowi. Tak. Kochana, tak malutko moja. Strasznie jest jej gorąco, bo jest grubaskiem też. Powiedzmy to sobie szczerze. No nie mogłam tego ukryć. Wybacz. No i właśnie jest niewyczesana. Trochę grubaskowata. I jeszcze dodatkowo ma kłopoty ze stawami. Jedną łapkę ma taką kulejącą. Teraz dostaje leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, więc jest trochę lepiej. Uczymy się chodzić na smyczy. Tak, kochana moja sunia. Uczymy się chodzić na smyczy. Mamy już pewne sukcesy, ale na spacerze takim z prawdziwego zdarzenia to Galia jeszcze nie była. Jeszcze troszkę za wcześnie, też nie chcemy jej nadwyrężać po operacji. No, ale myślimy, że pójdzie łatwo. Natomiast czy pójdzie łatwo ze znalezieniem domu dla takiej suni w sile wieku, grubaskowatej, spokojnej, ale dziarskiej, bym powiedziała? No to nie wiem. To nie wiem. Wszystko zależy od was. Jeżeli będziecie udostępniać Galię, to może komuś wpadnie w oko. Śliczna, owczarkowata sunia, ale ona jest mniejsza niż taki typowy owczarek. Tak, malutko moja. To co, Galuta? Będziemy wracać? Nie, jeszcze sobie tutaj poleżymy troszeczkę. No. No, leżymy sobie i jemy. Tak jest. Tak właśnie Galia wygląda. Śliczne, takie trochę liskowate spojrzenie, łóżka. Także jakiś domek z ogródkiem, nawet niedużym, segment z ogródkiem. To jest dla Gali marzenie. Czy się spełni, zależy od was. Rico.